Dzień dobry Państwu, witam Cię Sylwio. Ze mną jest Sylwia Dąbrowska. Kim Ty jesteś, Sylwio? Dzień dobry Czarku. Jestem trenerem biznesu, coachem, trenerem mentalnym na co dzień. Ja się nazywam Cezary Wosiński i jestem prezesem zarządu Brainy Polska, pomysłodawcą, inicjatorem całego projektu Brainy w Polsce, a przy okazji doktorem psychopedagogiki kreatywności, a o kreatywności i twórczości dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać. O kreatywności i twórczości z Sylwią będziemy dzisiaj z Państwem dzielić się swoimi przemyśleniami w ramach projektu, który rozpoczęliśmy już jakiś czas temu, a dziś po wakacjach jest jego kontynuacja, Brainy Rodzina, bo wychodzimy z założenia, że dla Brainy Sensor Enhancement rola rodzica jest bardzo kluczowa, ale o tym później. Więc witam Państwa w kolejnym odcinku Brainy Rodzina. Sylwia i ja jesteśmy gotowi, żeby z Państwem podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami. Dokładnie, tak? Wiedzą i doświadczeniami, bo wiele z tych rzeczy testujemy na co dzień i wprowadzamy naszym uczestnikom zajęć, naszym osobom, które korzystają z tej wiedzy. Bo Ty dużo trenujesz, Sylwia, prawda? W zakresie kreatywności ludzi z firm, z korporacji, prawda? Wiesz, jakie to istotne. Nie? Tak, z firm i potem jeszcze ze sportu, bo mimo wszystko, że przygotowanie czy techniczne, czy strategiczne powinno być, jak to się mówi, stałym fragmentem gry, natomiast kreatywność w sporcie jest również bardzo ważna. No tak, czyli mamy sportowców, mamy pracowników, dla nich wszystkich kreatywność jest bardzo istotna. Tak, mamy ludzi, dzieci i dorosłych. Wszystkim się to przydaje. Proszę Państwa, więc tak, chwileczkę, kilka zdań na temat w ogóle naszego programu Brain Sensor Enhancement. To jest bardzo uniwersalny, wielopoziomowy, wielowątkowy program. On się składa z kilkunastu treningów w jednym, że tak powiem, bo my mówimy o nauce przy eksperymentowaniu, mówimy o treningu uważności. O tym wszystkim będziemy z Państwem w ramach Brainy Rodzina rozmawiać, natomiast dziś skupiamy się na treningu kreatywności i intuicji, na tym komponencie, na jednym z 13 elementów programu Brainy Sensor Enhancement. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać trochę teoretycznie, a na koniec jak niespodzianka będzie, tak? Dokładnie. Dobra. No to proszę bardzo. Drodzy Państwo, aby osiągnąć cele, prawda, w Brainy potrzebni są rodzice? Potrzebni są. Potrzebni są rodzice, dzieci, wszyscy razem. Bo zaangażowanie rodziców jest kluczem, żeby motywować dziecko nie tylko tutaj w sali treningowej, prawda, Brainy, tak, ale też W domu. Użyłabym nawet takiego słowa inspirować. Nawet okay. Nie tylko motywować, bo często nam rodzicom, bo przecież też jesteśmy rodzicami, wiemy jak to jest, łatwo nam powiedzieć, ja jestem zmęczony, ty idź coś porób do dziecka. Natomiast kiedy robimy coś wspólnie z dzieckiem, to ta inspiracja działa dużo lepiej i dużo chętniej dzieci się angażują wtedy. Droga mamo, drogi tato, drogi rodzicu, żeby doświadczenie Brainy było pełne, jest potrzebna Twoja inspiracja, Twoje zaangażowanie, Twoja pomoc. I inicjatywa. I inicjatywa. I o tym będzie Brainy Rodzina, o tym będą nasze spotkania, o tym będą nasze rozmowy. Może nawet dodam jeszcze, że nawet nie chcemy tak bardzo przekonywać wszystkich, że to jest takie dobre, co chcemy właśnie zainspirować i zachęcić do tego, żeby spróbować i zobaczyć, jak działa u Państwa. Podoba mi się to. Kreatywność. Sylwia Dąbrowska, Cezary Wosiński i trochę teorii teraz, tak? Tak. Zatem czym jest kreatywność? I tutaj chcielibyśmy się bardzo mocno skoncentrować na rozróżnieniu kreatywności od twórczości. To łączenie tych pojęć wynika z łacińskiej nazwy kreatywności creatus. Natomiast kreatywność to nie twórczość. Chcemy to bardzo mocno podkreślić, dlatego że twórczość to jest ta część artystyczna, kiedy malujemy, piszemy poezję, powieści, kiedy tworzymy różne rzeczy, które są później produktem. Natomiast kreatywność to jest pewna postawa twórcza, która sprawia, że nasz umysł działa w sposób otwarty i nie zawsze szablonowy. A dla Ciebie w czym jest kreatywność? No ja jestem bardzo bliski właśnie tej definicji, definicji postawy twórczej. Ja kiedyś przeczytałem zdanie Tomasza
Tomasza Edisona bodajże, nie o postawie twórczej i takiej solidności w dążeniu do celu, że nie przegrałem, tylko znalazłem 10 tysięcy sposobów, które nie działają, więc dla mnie ta kreatywność to jest właśnie dążenie do celu i tworzenie ze starych idei nowych po prostu. I to jakby w dwóch zdaniach tyle. Bo rzeczywiście, kreatywność nie ma granic, nie ma schematów, kreatywność nie ocenia, nie krytykuje pomysłów, czyli wszystko, co się wydarzy, to takie trochę nawiązanie do burzy mózgów. Wszystko, co się wydarzy, jest po prostu dobre dla kreatywności. Tak jest. Dobra, no to jest rozróżnienie między kreatywnością a twórczością. Nie musimy być wybitnym pisarzem czy wybitnym kompozytorem, żeby zachować postawę twórczą czy postawę kreatywną i po prostu być skutecznym w kreowaniu rozwiązań, prawda? Dokładnie. Mhm. A skuteczność nie polega na tym, że szukamy konkretnego efektu, tylko na ilości rozwiązań, które wymyślimy. I to jest nasz cel. Ilość rodzi jakość. Dokładnie. Okej. Okay. Umocowanie w badaniach. Chcesz coś o tym powiedzieć? O tym, że to jest... Tak, mam rzeczywiście przygotowane na dzisiaj badania, które potwierdzają nam tą kreatywność, jak ona na nas działa. Natomiast jest mnóstwo dziedzin i nauk, które się tą kreatywnością zajmują i poszukują rozwiązań. Bardzo trudno jest jakby skoncentrować się. No pewnie to też wynika z tej kreatywności. Tak. Że bardzo trudno znaleźć tylko jedną dziedzinę, która nam będzie podpowiadała, jak być kreatywnym. Wydawałoby się, że jest to psychologia, natomiast tak naprawdę mamy przegląd mnóstwa nauk, które sięgają po to. Mhm. I wręcz można powiedzieć, że wszystkie badania, wszystkie odkrycia na pewno wiążą się z kreatywnością, bo wyszły poza schemat i nagle się okazało, że mamy wynalazek. Tak, tak. Tak powstały antybiotyki, tak powstały różne inne wynalazki, telefony, które przesuwamy palcem. Najnowsze technologiczne osiągnięcia i tak. Najstarsze przecież koło też chyba jest wynikiem postawy kreatywnej i rozwoju. Już nie wspomnę o sztucznej inteligencji, która też daje nam ludziom mnóstwo możliwości i pewnie będzie dawała w przyszłości, bo w tą stronę to zmierza. Nie sądzisz, że współczesnym rodzicom najbardziej zależy może na tej kreatywności takiej biznesowej, na rozwiązywaniu, kreowaniu nowych rozwiązań w sensie biznesowym? Odpowiem Ci jako podwójnie, czyli jako osoba, która pracuje w tej branży oraz jako rodzic. Więc tak i tak. Okay. Jak najbardziej, ale tutaj bym się skoncentrowała na dwóch rzeczach. Czyli pierwsze to jest poszukiwanie kreatywne w dzieciństwie i w wczesnej młodości, co będzie pasją mojego dziecka, na czym ono się może w życiu skoncentrować, gdzie ma najlepsze predyspozycje, która praca będzie sprawiała, że codziennie będzie rano zostawał do niej z przyjemnością. A druga rzecz to rzeczywiście później w biznesie pracownicy, którzy są otwarci na nowe rozwiązania, którzy chętnie współpracują z innymi, bo kreatywność to też współpraca z innymi. Bardzo trudno jest samemu w tych czasach cokolwiek samemu stworzyć, potrzebujemy działać w grupie, więc taka kreatywność w biznesie to jest przepustka do dobrej pracy. I otwartość na zmiany, to nie? Bo przecież jedną ta postawa otwarta. Jest też istotnym elementem postawy kreatywnej. Żyjemy w świecie zmian i to bardzo szybkich zmian. Super. Dobra, czyli mamy przecież filozofię, być może mniej istotna. W tej chwili mamy psychologię społeczną, tak. Ale przecież tak naprawdę praca i dobra praca to jest clue, a postawa kreatywna to przepustka do dobrej pracy. Tak możemy ten fragment naszej dyskusji zakończyć, bo o tym będziemy jeszcze później mówić, no nie? Dobra. Paradoks kreatywności. Nie ma jednej definicji kreatywności, więc nie ma sensu jej poszukiwać. I o elementach kreatywności jeszcze powiemy później, więc co? Definicje i teoria, koniec, przechodzimy do badań i do takich praktycznych aplikacji. Kreatywności w życiu, w biznesie,
a później w rodzinie, tak? Tak. To co, o Kaizen pani Sylwia Dąbrowska. Tak, dlatego, że wspominałaś właśnie o tej pracy dla naszych dzieci i o tej możliwości biznesowej, to rzeczywiście wzięliśmy taki przykład z biznesu, bardzo mocnego biznesu, dlatego, że na pewno wszyscy Państwo kojarzycie markę Toyoty, markę, która dzisiaj jest jednym z najlepszych koncernów samochodowych na świecie. Natomiast jeszcze kilkanaście lat temu było tak naprawdę pod upadającą japońską fabryką i wtedy okazało się, że metoda Kaizen stała się tą, która podniosła ją na wyżyny. Dlatego o niej mówimy, nie chcemy opowiadać o całej metodzie, bo ona zawiera bardzo wiele różnych wskazówek do działania, natomiast mieliśmy jedną bardzo istotną, która myślę, że może nam na co dzień pomagać w wielu różnych sytuacjach. Metoda polega na tym, że do jednej rzeczy, do jednego problemu, do jednego zagadnienia szukamy 10 rozwiązań. 10 to jest ta magiczna liczba. Nie może być 9, nie może być 11. Koncentrujemy się na 10 rzeczach, które dadzą nam rozwiązanie do jednego problemu. Jednym ze sposobów może być albo wymyślamy sami, albo chodzimy i pytamy 10 różnych osób o to, jakby rozwiązali ten problem. Najciekawsze i jakby najważniejsze jest to, żeby pytać ludzi z różnych obszarów, starszych, młodszych, pracujących bardziej humanistycznie, bardziej ekonomicznie, bardziej ściśle, więc żeby każdego zapytać i spisać te wszystkie pomysły i nagle okaże się, że z tych 10 znajdziemy jedno najlepsze rozwiązanie, które na przykład będzie połączeniem 3. Chodzi też o to, prawda, że tutaj czasami wiedza ekspercka czy zanurzenie w problemie może być przeciwskuteczne, no nie? Tak. Prawda? I jeszcze jedna rzecz chyba jest też taka, że bo ja pracowałem tą metodą, bo pamiętam po raz pierwszy to doświadczenie, kiedy przy piątym rozwiązaniu było w porządku, ale ósme, dziewiąte musieliśmy się już po prostu sięgać po takie zasoby naszych umysłów, naszych mózgów, niewiarygodne wręcz, prawda? To poruszyłaś też bardzo ważną rzecz w twórczości, w kreatywności tak naprawdę, że pierwsze sposoby przychodzą nam zawsze z automatu. I to są te nasze szablony myślowe, którymi się posługujemy na co dzień. Tak zwane przekonania, no nie? Tak. Założenia. Dlatego właśnie zawsze w kreatywności stosujemy takie liczby 10, 20, 30 przykładów, bo one nagle zmuszają nasz umysł do wyjścia poza nasze schematy i przyzwyczajenia. I stąd to 10, bo często jest też tak, że szukamy na przykład dwóch rozwiązań. Jak już mamy dwa rozwiązania, to czujemy się panami tej sytuacji. A tu nawet 3 rozwiązania nie dają nam tej możliwości. A gdzieś w głębokich zasobach naszego mózgu tkwi to 10, to jedyne, to tak naprawdę ostateczne. Troszkę zobaczmy, co mówią na ten temat, na przykład jeszcze badania Uniwersytetu Harvarda. Tutaj mamy skupienie, swobodny przepływ myśli, wybór najbardziej istotnego zadania. Sylwia, chciałabyś rozwinąć te intrygujące hasła? Podam konkrety, jak przebiegało to badanie. Profesorowie z Uniwersytetu poszukali, chcieli znaleźć jakby miejsce odpowiedzialne za kreatywność w mózgu. I badanie polegało na tym, że oprócz skanowania właśnie mózgu pokazywano, dokładnie 163 osoby wzięły udział w tym badaniu i pokazywano im zdjęcia różnych przedmiotów i przez 12 sekund osoby miały wymyślić zastosowanie dla tych przedmiotów. I wiadomo, że im bardziej kreatywne, i bardziej w cudzysłowie szalone pomysły sprawiały, że podświetlały się właśnie te obszary mózgu, które są właśnie odpowiedzialne za skupienie, swobodny przepływ myśli i wybór najbardziej istotnego zadania. To, co było takim bardzo ciekawym podsumowaniem doktora Rogera Beatty, który prowadził te badania, który był prowadzącym psychologiem, że nie chodzi nam o szukanie Einsteinów. I to też chyba musimy mocno podkreślić, że my nie szukamy osób wybitnych, bo każdy z nas może być wybitnie kreatywny. Tak. I może to przynieść do swojego życia, ale na pewno to, co znajdziemy u takich osób, to bardzo wysoki poziom elastycznego myślenia. Jak znowu nawiązując tutaj do tego, co pytasz, jak nasze dzieci poradzą sobie w biznesie, to wysoce elastyczne myślenie na pewno daje im przepustkę znowu do pracy w takim miejscu, które będzie im sprawiało przyjemność, albo zmian pracy tak, żeby poszukiwać tego miejsca, które będzie dla mnie najlepsze. Które będzie najlepsze. Super. Słuchaj, tak kolejne badanie, o którym też rozmawialiśmy, to jest wpływ ruchu na kreatywność, albo kreatywność i ruch. No nie? Jak myślimy poza schematem, kiedy
Kiedy co właśnie? Kiedy siedzimy na miejscu? Właśnie nie wiem, ile razy nadepnąłeś na klocek Lego w swoim domu, bo nawet są specjalne kapcie do tego, żeby nie bolało. Okej. Okay. Ja bardzo wiele razy, ciekawostka jest taka, że ja uwielbiam klocki Lego i moi synowie również je uwielbiają. I właśnie badanie dotyczyło budowania różnych budynków z klocków Lego. Kobieta, która prowadziła to badanie, dr Angela Leing z Singapore Management University tym razem, dała takie zadania osobom. Pierwsze siedziały tylko i wyłącznie w ławce, czyli w takim zamkniętym schemacie, i później miały budować. Druga grupa miała się poruszać po wyznaczonych liniach, w tej z powrotem, ale tylko tych wyznaczonych, nie mogli zejść z tych linii. A trzecia grupa mogła się poruszać swobodnie po jakimś obszarze, w żaden sposób nie uregulowanym. I okazało się, że dopiero ta trzecia grupa wymyśliła najbardziej kreatywne budowle ze wszystkich. No proszę. Czyli co? Czyli wychodzi na to, drodzy Państwo, że ruch, że pozwólcie się dzieciom ruszać, to mi przychodzi na myśl te trzy style uczenia się też, prawda? Bo to jest dość bliskie stylowi uczenia temu kinestetycznemu, prawda? Pozwól się ruszać, zaangażuj i wtedy masz fantastyczne rezultaty. Tak, ale to nie musi dotyczyć tylko dzieci kinestetycznych, oczywiście, również wzrokowców i słuchowców. Więc nawet jeżeli oni decydują o swobodnym ruchu takim, jaki dla nich jest w tym momencie najprzyjemniejszy, okazuje się, że też przełoży się na ich kreatywność. Bo co? Bo mózg lepiej pracuje, no nie? To wszystko... Tak, znowu otwierają nam się te schematy. Skoro nie poruszamy się w jednym schemacie, niż nie siedzimy w jednym szablonie, okazuje się, że jesteśmy bardziej otwarci na inne rozwiązania. Fantastycznie. Drodzy Państwo, więc teraz tak, wiemy już, że ruch sprzyja kreatywności, wiemy już, że metoda Kaizen powiedziała nam kiedyś, że pracuj, aż mózg zacznie sięgać po zasoby, które są na co dzień niedostępne, które są poza schematem myślenia, poza naszymi założeniami czy przekonaniami. A co jeszcze sprzyja kreatywności? O tym będziemy teraz mówić, o tym, co na co dzień możecie zaobserwować u swoich dzieci, prawda? Co zrobić, żeby tę kreatywność wzmacniać, co zrobić, żeby kreatywność pobudzać, jakie cechy, jakie symptomy kreatywności wasze dzieci na co dzień mogą pokazywać. I co zrobić, żeby tę kreatywność po prostu stymulować. No na przykład tak zwana, powiedzmy, dociekliwość, prawda? Dociekliwość. To bardzo ciekawe, to chyba moje ulubione taka cecha, która z kreatywności sprzyja. Mamy dociekliwe dzieci, które zadają nam mnóstwo pytań, często zmęczeni po pracy. Mamy tych pytań dość, ale przecież co? Dociekliwe dziecko pyta, dociekliwe dziecko szuka odpowiedzi i dociekliwe dziecko te odpowiedzi znajdzie. Być może w postaci fantastycznego wynalazku naukowego kiedyś, a może wcześniej niż później. Tak, nawet myślę sobie, że te pytania są dużo ważniejsze niż odpowiedzi, które ona znajduje, bo samo to, że tworzy pytania, to znaczy, że szuka obszarów, które one dotyczą, więc musi się otwierać na nie. Musi się otwierać. Nawet nie musimy znać tych wszystkich odpowiedzi, bo ja przyznam, że nie znam czasami. Natomiast samo pochwalenie dziecka, czy docenienie, jaki jesteś dokładny w tych pytaniach, sprawia, że nawiązujemy też tą relację z dzieckiem i możemy mu pomóc w tworzeniu dalszej części pytań. Drodzy Państwo, jeśli wasze dziecko na przykład wykazuje się niezależnością myślenia, czyli ma odważne poglądy, też je wspierajcie w tym. Wspierajcie je w tym, żeby tę niezależność myślenia pielęgnowała. Bo to w konsekwencji buduje postawę kreatywną, buduje otwartość na zmianę i buduje podwaliny pod przyszłego, skutecznego przecież pracownika, czy twórcę, czy w ogóle skutecznego, kreatywnego człowieka, prawda? Zdolność do postrzegania całości, systematyczność pracy jest. Niewiele osób wie, że tak naprawdę wymyślenie pomysłu to jedno, ale doprowadzenie do końca, więc ta systematyczność pracy też należy ją obok zaangażowania pielęgnować, prawda? Szczegółowość też istotna, prawda? Tak. Mamy dzieci
tak zwanych szczególarzy. Takich analitycznych. Takich bardzo analitycznych, którzy próbują dzielić włos na czworo, często mówimy. I to jest też dobra cecha, no nie? Bardzo dobra. Drodzy Państwo, no co sprzyja kreatywności? Jest tych elementów, jak widzicie, bardzo, bardzo dużo. Każdy jest istotny. Obserwujcie swoje dzieci, patrzcie na nie, pomagajcie im pielęgnować te cechy, a będziecie zadowoleni z efektów, prawda? Nawet można to robić wspólnie. Nie ma takiego wieku, kiedy można przestać być kreatywnym, tak naprawdę. Prawda? Więc jakby przyzwyczajanie mózgu do takiej otwartości i wyjścia poza schematy tak naprawdę może się odbywać do końca życia wręcz. I to też jakby przeciwdziała takiemu później zamknięciu rozwoju. Tak naprawdę nie ma wieku, kiedy przestajemy się rozwijać. Wcale nie znaczy, że po 60 już musimy być na emeryturze i nie wymyślać nowych rzeczy. Wręcz przeciwnie. Na przykład twórca KFC po 60 wymyślił swoją sieć. Wiele dużych projektów powstało właśnie już w takim wieku, no, można powiedzieć, postprodukcyjnym, prawda? Tak by się wydawało, tak by się wydaje się, że nie. Drodzy Państwo, to teraz niespodzianka, o której mówiliśmy na początku, a mianowicie praktyka. Bo myśmy troszkę, to nasze pierwsze spotkanie w tym sezonie, może przeteoretyzowali, trudne słowo, natomiast to było celowe, dlatego że chcemy też z Państwem podzielić się troszkę wiedzą, taką wiedzą podaną w sposób, mam nadzieję, dostępny. Natomiast naszym teraz wprowadzimy Was w atmosferę, ile zabawy, ile radości może być w byciu kreatywnym i zapraszamy Was na następne nasze spotkanie. O terminie, i tutaj sprawdzimy Waszą kreatywność, o terminie poinformujemy Was na naszym fanpage'u i na naszym kanale, na naszych kanałach społecznościowych, więc śledźcie, kiedy to będzie, ale będziemy bawić się kreatywnością, będziemy bawić się na kreatywny sposób, będziemy prowadzać w praktyce techniki, a teraz jest ich 11, ale może wpadniemy na jeszcze jakieś, a ja teraz mam sygnał dla Ciebie. Będziemy kreatywni. Będziemy kreatywni i teraz, drodzy Państwo, sprawdzimy w praktyce, Sylwia, czy jest taka metoda skojarzenia, prawda? Znasz ją chyba, tak, prawda? Sam. Tak. Metoda popularna kiedyś wśród kabareciarzy. Myślę, że to dzisiaj nawet. Tak, ale dawno jej nie widziałem, szczerze mówiąc, nigdzie, żeby się nią bawili. Natomiast rzeczywiście, w każdym razie, ona polega na tym, że mamy dwa rzeczowniki, droga tak. Sylwio, takie troszeczkę z różnych kategorii. I ja te dwa rzeczowniki bym Ci podał teraz, na zupełnym spontanie. Dobrze. A Ty masz logiczny łańcuch skojarzeń zaproponować mnie i Państwu, żeby od jednego rzeczownika przejść logicznie do rzeczownika ostatniego, dobra? No powiedzmy co, trzech czy czterech? To zobaczymy, mogę zobaczyć, jak to wyjdzie. Dobra, tak naprawdę. Dobra. A ile mam czasu? Minutę. Okej. Okay. Dobra, pierwszy rzeczownik deszcz, a ostatni zupa pomidorowa. I proszę bardzo o logiczny łańcuch skojarzeń. Dobrze. To ja w tym czasie wymyślę za chwilę ten łańcuch, natomiast zadam inną zagadkę w takim razie. Dobrze, a poczekaj, ja powiem Państwu, co będziemy robić, dobrze? Drodzy Państwo, ciąg zastosowań, rysowanie. Przecież wszyscy uwielbiamy rysować, czy uwielbialiśmy, prawda? Co by było, gdyby? Magiczne okulary, chińska encyklopedia, fantastyczna technika. I to, drodzy Państwo, już na naszym kanale tutaj YouTube i na naszych mediach społecznościowych chcemy Was zaprosić, żebyśmy się razem pobawili. Jak uda Wam się zaprosić swoje dzieci, swojego męża, swoją żonę i pobawimy się razem, będzie fantastycznie i to będzie ta praktyczna część naszego Brainy Rodzina, tego, w jaki sposób pomagamy, inspirujemy dzieci, inspirujemy rodziny do rozwoju, prawda? Jesteś gotowa, Sylwia? Jestem. Dobra, uniknąłem w inteligentny sposób zagadki, no to dajesz. Cztery mi wyszło pomiędzy. Dobra, deszcz i zupa pomidorowa, tak? Tak, tak. Co łączy deszcz i zupę pomidorową? Więc mam deszcz, później mam wodę. No tak. Potem jest podlewanie. Okej. Okay. Później są warzywa. No tak. Później wywar z tych warzyw, a na końcu zupa pomidorowa. Super. Super. I proszę Państwa,
Widzicie, Sylwia ma uśmiechnięte oczy, uśmiechniętą twarz, uśmiechniętą buzię. Tak właśnie działa kreatywność, tak właśnie działa kreatywność w praktyce. To co, kończymy chyba Sylwia, no nie na dzisiaj, dobrze. Tak? Dobrze, to następnym razem zagadka dla Ciebie będzie już tak na zajęciach praktycznych. Wiem, domyślam się, będę przygotowany. Sylwia Dąbrowska. Cezary Posiński. Dziękujemy Państwu, do zobaczenia na naszym praktycznym warsztacie, gdzie będziemy pokazywać sposoby na bycie kreatywnym. Zabierajcie mamę, zabierajcie tatę, zabierajcie dzieci. Dziadków również. I do zobaczenia. Do zobaczenia.